Co to znaczy, czuwam? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Rozpoczęliśmy tegoroczny adwent pierwszą niedzielą i słowami Chrystusa: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. Te słowa przypominają nam o potrzebie, o cnocie, o postawie czuwania. I chciałbym i zaproponowałem, byśmy do tego słowa: czuwam, wrócili i wrócili z pomocą tłumaczenia, które zostawił nam święty Jan Paweł II w 83 roku. Stąd przez najbliższe tygodnie chciałbym wraz z państwem powrócić do słów tłumaczenia apelu jasnogórskiego, do papieskich słów wypowiedzianych w 83 roku na Jasnej Górze. Papież mówił wówczas między innymi: czuwam. Jakże dobrze iż w apelu jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny. Chrystus wiele razy mówił: czuwajcie. Odpowiedzią na miłość musi być właśnie to, że czuwam. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło. A nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali, zwłaszcza jeżeli tak postępują inni. Jak bardzo mocno brzmiało wtedy, w 1983 roku, w dobie zawieszonego stanu wojennego, w dobie tej presji ideologicznej, komunistycznej, w dobie, w której historia płynęła przeciw prądowi sumień, usiłując je zalać, zatopić, jak bardzo mocno wybrzmiało wówczas to papieskie wezwanie, by czuwać, to znaczy być człowiekiem sumienia, by umieć nazwać dobro dobrem, zło złem. Jak bardzo mocno wybrzmiewało to wyzwanie, abyśmy wbrew tym presjom ideologicznym, historycznym, politycznym, po prostu nie tolerowali zła, nie godzili się na nie. Abyśmy się też łatwo z niego nie rozgrzeszali, mówiąc, bo takie są czasy, bo inni tak postępują. Bo wszyscy tak właściwie robią. Myślę, że dziś te słowa zyskały swój niezwykły blask, zostały odświeżone. To jest blask prawdy i zyskały też te słowa swoją siłę, w wyzwoleniu wyzwolenia z niewoli fałszywych kompromisów. Bo dziś te słowa stają się manifestem naszych czasów i naszego pokolenia. Bo presja współczesna, jest niewątpliwie o wiele bardziej wyrafinowana, ale przez to jest o wiele bardziej groźna. Jest presją, w której próbuje się nam znów odebrać rozeznanie dobra i zła. Próbuje się nas rzucić w sferę jakiejś szarości, światło cienia. Co bardzo ciekawe, próbuje się nam odebrać prawdziwe autorytety, a w to miejsce narzucić kalekie postacie celebrytów, zmieniających swoje poglądy, swoje postawy, błądzących zgodnie z duchem mody. Próbuje się nam też wmówić, że w Kościele pozostali tylko zdrajcy nauczania Chrystusa, zdrajcy nauczania papieskiego, że to tylko oni dzisiaj dyktują normy życia i postępowania. Nie dajmy się temu zwieść. Nie wolno nam ulec tej pokusie. Przywołajmy słowa świętego Jana Pawła z tamtego spotkania. Ale to są przecież słowa, które mówi dzisiaj do każdego z nas: Musicie od siebie wymagać. To właśnie wtedy wypowiedział te słowa: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I dodał, Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Musicie, musimy od siebie wymagać.